Jesteśmy skazani tak naprawdę na kolej. Nie tylko stawiamy, nie tylko widzimy przyszłość, ale tak naprawdę obserwując to, co dzieje się w okolicy Wrocławia, ale i tych dużych miast dolnośląskich, ta potrzeba jest ogromna. Nowe powstające osiedla powodują to, że ten ruch musi być skanalizowany. Jeżeli nie postawimy na transport publiczny, będziemy stali w wielkich korkach. Mówimy o 292 linii kolejowej na odcinku między Jeczlaskowice przez gminę Czernica do Wrocławia. Tak, 12 grudnia uruchamiamy to połączenie po raz pierwszy od czasu, kiedy trafiło na modernizację i ruch został tam zatrzymany. A 12 grudnia w rozkładzie jazdy pierwsze 7 par połączeń, a we wrześniu dodatkowych 8 par połączeń, także w przyszłym roku w sumie będzie funkcjonować na tej linii 15 par połączeń. Mamy zmodernizowaną linię z pieniędzy unijnych programu wojewódzkiego RPO w latach 2013-2020. 126 milionów koszt modernizacji tej linii, z czego ponad 70 milionów ze środków europejskich. Powstało w sumie 11 nowych przystanków, czyli na tym odcinku będzie 17 stacji przystanków obsługiwanych w ramach tego połączenia. Dzisiejsze nasze spotkanie pokazuje wielką determinację obecnego zarządu, żeby kolej na Dolnym Śląsku rozwijać. I to dzisiejsze spotkanie, podpisanie porozumienia, mam nadzieję, że będzie takim nowym impulsem w tworzeniu kolei aglomeracyjnej, które pokazuje, że tej kolei aglomeracyjnej nie można stworzyć w pojedynkę. Ją po prostu trzeba stworzyć wspólnie. Nikt za nas tego nie zrobi. To jest pierwszy krok, w którym realizujemy taką bardzo skomplikowaną, ale też wieloletnią politykę połączenia aglomeracji metropolii wrocławskiej z gminami ościennymi. Niewątpliwie to właśnie transport kolejowy jest tą wisienką na torcie, tym najważniejszym elementem, z którego jesteśmy dumni. I dzisiaj uruchomienie linii 292 z Jelcza-Laskowice do Wrocławia przez nowe przystanki, przez linię, która została dzięki inwestycjom PKP PLK reanimowana i odtworzona. Dzięki zasobom również gminy Wrocław i Urzędu Marszałkowskiego doinwestowana w nowe przystanki, park and ride, w nowy tabor, mamy okazję dzisiaj podpisać porozumienie, w którym gmina Czernica, gmina Jelcz-Laskowice, gmina Wrocław i oczywiście zarząd województwa dolnośląskiego podpisuje porozumienie reaktywacji i uruchomienia nowej linii. Rolą kolei dolnośląskich było zakupienie nowoczesnych, ekologicznych pociągów. Mamy już na pokładzie kolei dolnośląskich 3 takie pojazdy hybrydowe, ultranowoczesne, ekologiczne. I te pojazdy, można powiedzieć, dzięki temu, że opóźnia się oddanie do użytku linii, nowej linii kolejowej do Świdnicy przez Sobótkę, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, będziemy te ultranowoczesne pojazdy tymczasowo od 12 grudnia przeznaczyć do obsługi tej nowej linii z Jelcza-Laskowice przez gminę Czernica do Wrocławia Głównego przez Nadodrze, aby te pojazdy do końca sierpnia przyszłego roku obsługiwały tę linię. Natomiast wczoraj odbyła się już jazda testowa jeszcze większego pociągu, który w przyszłym roku stanie się własnością kolei dolnośląskich i te pięcioczłonowe, które pociągi ELF-2 z firmy PESA, które będą mogły zabrać nawet 500 osób na swój pokład, będą obsługiwać tą między innymi linię kolejową.